Po tygodniu musisz podliczyć wydatki rancza. Zapisujesz to tutaj, a potem przenosisz do komputera. Jasne. I co tydzień chodzisz do banku po wykaz. Nie ma sprawy. Na pewno sobie poradzisz. Dziękuję, że dałeś mi szansę. Jeszcze tutaj? Pokazałem Pablowi, co ma robić. Jak idzie? Dobrze. Dzięki za pracę. Jestem przekonana, że będziesz najlepszy. A tobie jak poszło? Później ci powiem. Pewnie dobrze, bo jesteś uśmiechnięta. Tak, ale o tym później. Rozmawiałam już z Luzmą. Chciałabym, żebyście urządzili wesele na tym ranczu. Poważnie? Nie. Pewnie, że tak. To dla mnie zaszczyt. Za wszystko zapłacę. Na mnie też możesz liczyć. Pod warunkiem, że zostaniemy waszymi świadkami. Jasne. To mnie uszczęśliwi. To zaszczyt dla mnie i dla Luzmy. Wielkie dzięki. Mariano jest moim bratem, ale ciebie też traktuję jak rodzinę. Spójrz. Są ogromne. Boisz się? Ja? Skąd? Złapię cię. Pójdziemy tędy. Tam są piękne jeziora. Idziemy? Tak. Patrz. Chodźmy. Może jestem okropnym romantykiem, ale ślub Pabla mnie wzruszył. Dlaczego miałabym cię tak nazwać? Są ludzie, którzy po zawodzie miłosnym przestają wierzyć w miłość. Z czasem można pokonać wszelkie trudności. Luz Maria i Pablo są przykładem, że kiedy miłość jest prawdziwa, pokonuje wszystkie przeszkody. Wiem. Wybacz, na pewno nie chcesz teraz o tym rozmawiać. Właśnie chciałam ci coś powiedzieć. To twój ojciec? Tak. Dziś adorą. Cześć. Nie spodziewałam się was. Co tu robicie? Poszliśmy na spacer. Mam wspaniałą wiadomość. Cayetano pokazał mi swoje rancho. To było bardzo ciekawe. Masz wyjątkowo miłego ojca, Mariano. Słabo się znamy. Rozmawiamy dopiero drugi raz. Powiedz Kamili, co robisz na jej rancho. Duende, byk z twojej hodowli, którym zajął się Jago, został ułaskawiony. Poważnie? Oczywiście. Nie wierzę. Stryj byłby zachwycony. To też twoja zasługa. Opiekujesz się zwierzętami. Mają u ciebie wspaniałe życie, zanim trafią na arenę. Duende wrócił na rancho, gdzie się urodził. Moje gratulacje. Dzięki. Nie rozumiem, o czym rozmawiacie. Co to znaczy ułaskawiony? Kiedy byk wykaże się niezwykłą szlachetnością albo odwagą w walce, zostaje ułaskawiony i wraca na swoje rancze jako byk rozpłodowy. Zgodnie z tradycją należy to uczcić. Oczywiście.
Mamy wiele powodów do świętowania. Pewnie. Piszesz? Nie. Zastanawiam się, co napisać w następnym rozdziale. Od kilku dni jesteś zamyślony. Dobrze mnie znasz. To przez ciebie. Jak to? Wczoraj wspomniałeś o Vivianie i teraz nie mogę przestać o niej myśleć. Mówiłeś, że cię nie interesuje. Wiem, ale gdybyś mnie o to zapytał dziś, nie wiem, co bym odpowiedział. Uważam, że się w tobie zakochała. Skąd ten pomysł? Widzę, jak na ciebie patrzy. Wszystko ci mówi. Chętnie by z tobą wyjechała. To samo myślałem o tobie. Macie podobny gust, lubicie sztukę. Ale kocha ciebie, nie mnie. Spójrz mi w oczy. Na pewno jest dla ciebie tylko przyjaciółką? Oczywiście. Rozmawiałem z Danielem o tym, że powinieneś poznać księdza Anselma. Na pewno ci pomoże i ludzie zaczną ci ufać. Świetny pomysł. Zrealizujmy go. Nie tylko Viviana może pomóc. Ty też, Rafaelu. Jestem gotowy. Będziemy razem. Sprawdzę na policji, czy Daniel wciąż jest podejrzany o napaść na Leoncję. Powiedz, że broń, z której Leoncja zabił Juliana, może być w jeziorze. Widziałem, jak Leoncja wrzucił coś do wody. To mogła być ta broń. Zajmę się tym. Ale ze mnie szczęściara. Mieszka u mnie trzech najwspanialszych i najprzystojniejszych mężczyzn w okolicy. To prawda. Rzeka na pewno ci się spodoba. Tam jest pięknie. Biegnij, Macha. Pobiegła tam. Roman? Nic ci nie jest? Czekaj, pobiegnę po pomoc. Ratunku! Pojutrze urządzimy imprezę. Tak szybko? Wtedy przywiozą duendę. Musi dojść do siebie, ale powitajmy go jak należy. Twoja rodzina też jest zaproszona. Dziękujemy. Nie sądziłam, że będziesz miała ochotę na świętowanie. Ułaskawienie byka to dla hodowcy wielki zaszczyt. Księżniczko, wiem, że rzuciłaś pracę. Dlaczego? Muszę cię zobaczyć. Miliony buziaków. I por todos lados. Roman spadł. Co tu robisz? Kim jest Roman? Kolego. Wpadł w wielką dziurę. Jak to? Gdzie? To taki domek? Tam trzymamy paszę dla zwierząt. Pojedziemy autem. Ja prowadzę. Napijesz się tekili? Chętnie. Dzięki.
Miliony buziaków? Nie rozumiem cię, Jago. Tutaj? Potrzebuję liny. Mam w aucie. Roman? Co z nim? Jest nieprzytomny. Słyszysz mnie? Pomóż mu. Nie chcę, żeby umarł. Budzi się. Nic mu nie będzie, zobaczysz. Spokojnie. Głowa mnie boli. Już dobrze. Pokaż się. Wyjdziemy stąd. Zwiążę linę, nie ruszaj się. Już jest. Ostrożnie. Otwórz. Zawieziemy go do domu. Musi go zbadać lekarz. Masz piękne rancho. Miło, że ci się podobało. Nie ruszaj się, chodź, Ano. Musimy zawiadomić jego rodziców. On nie ma rodziców. Jak to? Jest sam. Naprawdę? Nie masz rodziców? Jak to? Niemożliwe. Nie mam. Znalazłam go w opuszczonym domu. Mieszka w pokoju refugio. Panie doktorze? Mówi Camila Monterde. Ciekawe, co ci bardziej pomogło? Lekarstwo? Czy Camila i jej pocałunki? Jak myślisz? Jej powrót sprawił, że znów jestem żywy. Miłość wszystko może. Kiedy to się skończy, zostaniesz. Nie wrócisz do Chile. Zostanę i poproszę Camilę o rękę. Chcę, żeby była moją żoną. Urodziła mi dziecko. Pamiętaj, że mam być matką chrzestną. Będziesz. Świetnie. Ty i Rafael zrobiliście dla mnie tyle, że nikomu innemu nie powierzyłbym dzieci. Wspólniczko. Wspólniku. Lekarz już jedzie. Dziękuję. Trzeba oddać dziecko do opieki społecznej, bo będą kłopoty. Racja. Tam jest jego miejsce. Co to takiego? Miejsce, do którego trafiają sieroty. A nie mówiłem? Oddadzą mnie do sierocińca. Nie chcę. Spokojnie. Poczekaj. Zostaniesz u nas kilka dni, aż się uspokoisz. Potem znajdziemy rodzinę, która chętnie cię przyjmie i pokocha. To nielegalne. Cayetano zaproponował jedyne dobre rozwiązanie. Niech władze się nim zajmą, nie wy. Nie robię nic złego. Może zostać tu, aż zdecydujemy, co zrobić. Jest przerażony. Miej trochę serca. Powtarzam tylko, co powiedział Cayetano. Nie chcę iść do sierocińca, siedzieć w zamknięciu bez przyjaciół. Adoptujmy go. Weźmiesz ślub z Camilą i razem zamieszkamy na naszym ranczu. Wyjdź za mojego tatę. Poproszę o rękę.